Jestem pod domem Marka. To na pewno bardzo wrażliwy człowiek. Mieszka tu z synem i z córką. Są bardzo zżyci, ale chyba wszystkim kogoś tu brakuje. Poznajmy go. Jeśli chodzi o mnie, rodzina to jest coś, co jest tak naprawdę ciężkie do określenia, ale większej wartości poza rodziną nie ma. Tata właśnie jest dość opiekuńczy, pracowity, pomysłowy, umie gotować i nawet lubi. Marta. Marek. Bardzo mi miło. No powiem ci, że lekki chaos tu panuje. No, lekki to delikatnie powiedziane. No i jak spory. To tak? Kobiecej ręki trochę brakuje. No, nie trochę, bardzo. Jak to... myślisz, co one by pomyślały, jakby tutaj podjechały? Oh my God. Hodujemy gęsi, owce. Jezu. Trzymałem to. Konie. Kóz, krowę jedną mamy. Jaką krówcią, krówcią, krówcią. Zwierzaczków innych też, jak świnie i lamy, strusie. To jest on, to jest on. Pani ośliczka. Dużo barier przełamuje, powiem ci. Grzecznie się zachowywać i tak lepiej gdzieś przy ścianie, bo to Chodzi są jeszcze tu. Młodziutkie, emu nie oswojone. A to kto? A to jest Czaruś, łobuz mały. Czaruś to dorastał. Piesek nasz podwórkowy, który broni gospodarstwa. Mhm. Lepiej niż owczarek niemiecki. Naprawdę? Naprawdę. Czyli naprawdę. Taki jest trochę, to tak? Znaczy on, nie tyle jego mama, potrafiła do obcych po cichutku od tyłu przyjść i za łydki ugryźć. To ja się wycofuję. I jak to się stało, że one zostały z tobą? To nie jest takie oczywiste w naszym kraju, że dzieci zostają z ojcem. Z ojcem po rozwodzie, nie idą z matką, no nie jest oczywiste, jest to takie, no... To była ich decyzja, czy wspólna? No ich, no nikt tutaj nie zmuszał. To znaczy ja to tłumaczę tym przede wszystkim, że tutaj ich jest dom rodzinny, tu się wychowały. A co jeszcze kierowało nimi, to tylko ich się pytać. No a co się stało, że tak się życie potoczyło? Przecież ten związek trwał 20 lat. Zaczęło się jakoś tam normalnie, jak w większości rodzin, od dziecka. Mhm. I potem zaczyna się życie wspólne, coś się zaczyna dziać, tworzyć. Są dzieci, nie można za bardzo przeciw nim pewnych rzeczy robić i trzeba czekać, aż urosną. Mhm. Dojrzeją i dlatego się stało, jak się stało, po ich dorosłości, a nie wcześniej. A te decyzje podjęliście wspólnie? Nie. Nie. Decyzja była jednostronna, moja oczywiście. Te, powiedzmy, jakieś 10 lat, no to nie było życie wspólnie, tylko w samotności. Jeden obok drugiego, nie razem. A że fizycznie i faktycznie gdzieś tam ktoś przypieczętował papier, że jesteśmy oddzielnie, no to jest faktycznie świeżo. No jakie kobiety ci się podobają? Ja to cały czas mówię, że mądre muszą być. Mądre, z której nie trzeba tłumaczyć, co ma się na myśli, po prostu wie, o co chodzi. Porozumiewając się bez słów, można zrozumieć sobie cały dzień. Będziesz też pewnie patrzył, jaki ma stosunek do twoich dzieci. A, to tak. Opiekuńcza powinna być też. Dobra. To nie są proste tematy, wiem o tym. No tak. Tak, to w sumie głównie chyba przez to, że to... Tak, te dzieciaki... No. Są ważne po prostu. Ale jesteś dobrym ojcem. Czy ja wiem? Raczej nie bardzo. Gdybym był dobrym, to może by tak nie było, jak jest. Ale one tu są. No, są. Fajnie, że są. Żona, kobieta, która jest gdzieś tam przy tobie, zawsze może się zmienić, czy ten ktoś. Ale pewnych rzeczy nie da się zmienić. Ojca, matki, dzieci. Nigdy. Dlatego pewnie takie są ważne. Wszyscy po kolei. Myślę, że tata jest w stanie się zakochać jeszcze w jakiejś kobiecie. Jest otwarty i myślę, że nawet potrzebuje tego. Piszcie, dziewczyny, jak najwięcej listów. Każdy list to jest szansa dla mnie na nowe życie, na szansa na jedną z was, szansa na być może i żonę.
Czujesz, że słowa Marka skierowane były właśnie do ciebie? Wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie www.rolnikszukażony.tvp.pl i wyślij list ze zdjęciem na adres Skrytka Pocztowa 67 02 741 Warszawa, Urząd Pocztowy 121 z dopiskiem Marek.